Musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak i broń. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wron. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę poniesie wiatr i ziemię rzuci się, nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, w dożynki czyj radosny zabrzmi śpiew. Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować, musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam pospichrzać ziarna chować, na świecie głód, na świecie straszny głód. Nas tak mało tych, co mogą pomóc, ze swych zapasów szczyptę braciom dać. I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona, my róbmy swoje, my musimy siać. I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona, my róbmy swoje, my musimy siać. Ta tablica zbliża nas do tych wszystkich, którzy od początku września 1980 roku zaczęli organizować Związek Solidarność. Ci, którzy mieli siłę i nadzieję, że można zmienić w naszej ojczyźnie wszystko to, co było złe. Zrzucić siebie jarzmo niewoli i stać się ludźmi wolnymi. Silna wiara to przekonanie od dołu. W większości, naprawdę zdecydowanej większości rolników spowodowało to, że władza musiała to przyjąć jako rzecz, która nastąpi. Przyznajmy, że to nie jest taka prosta sprawa, szczególnie wśród rolników mówić o takiej wspólnej idei. Wieś polska to jest naturalne życie przede wszystkim, ale walka o wolną ojczyznę, o suwerenność i to są wzorce. Wielu z nas było internowanych, wielu z nas było prześladowanych, ale i też wielu z nas nie poddało się i dalej budowało tą rzeczywistość. Organizowanie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych w województwie toruńskim rozpoczęło się po sierpniu 1980 roku. Spontanicznie i oddolnie powstawały komitety założycielskie na terenach wiejskich całego województwa. Rolnikom indywidualnym służyli wówczas pomocą Wiesław Cichoń, Wiesław Jankowski oraz Michał Grabianka, który z nadania przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Edwarda Strzyżewskiego został pełnomocnikiem Związku do spraw organizacji struktur w Toruniu i terenie. Takie pierwsze spotkanie, które się odbyło w Wybczyku, ono się odbyło na stacji kolejowej w poczekalni. Był tam Jasiu Sierocki, był Antoni Przywieczerski, był Staszek Sawina. Oni tam zmobilizowali nas do tego, żeby założyć te pierwsze struktury. Jednogłośnie tam byłem wybrany na tego przewodniczącego. I oni wtedy jeździli już na porozumienia i Uszczyckie i do podpisywania do Warszawy. Jeździliśmy na spotkania do Torunia, do Empiku, żeśmy objechali wszystkie sołectwa w Mije Łubianka i zakładaliśmy Związek Solidarność. Tylko z opowieści pamiętam początki tych kół, jak tata jeździ i zakładali, to ludzie nie wierzyli w powodzenie powstania tej Solidarności. To był problem, byli teraz wyśmiewani. To było ciężko się przebić. Była także msza organizowana i to też nie podobało się dużo ludziom. Te zebrania były codziennie, co drugi, co jakiś tam czas w każdej wsi i trzeba było być na tych zebraniach, no bo ktoś musiał tych ludzi powołać. No i ten czas był bardzo trudny, przynajmniej dla nas, dla dzieci, które musiały pomagać mamie w obowiązkach, bo to sama wszystkiego nie dała rady zrobić.
kiedy zaproponowano mi prowadzenie biura zarządu gminnego, to ja natychmiast przyjęłam, bo wartości, które Solidarność uznawała, były moimi wartościami. Nie było ani chwili wahania, pomimo tego, że miałam trójkę dzieci. Prowadziłam biuro, byłam kierownikiem, prowadziłam sprawy administracyjne. Do biura przychodzili rolnicy ze swoimi problemami. To były tłumy. Biuro mieściło się w budynku gminy Lubicz. Biuro to przekazał pełniący obowiązki naczelnika pan Andrzej Herska. Bo oni trafili akurat w dobry moment, bo ja również byłem, powiedzmy, no, zwolennikiem tego ruchu, który się w ogóle pojawił wówczas w Polsce. No i oni we mnie mieli człowieka, który oddanego. Tak. Miałem wprawdzie swoich partyjnych szefów, którzy tam, powiedzmy, czuwali. Władze wojewódzkie nie były bardzo kontentne, nasłały mi oczywiście kontrolę. Moja historia z Solidarnością zaczęła się dzięki Janowi Mazurowi. Przyszedł pieszo około 6 kilometrów przez pola i przyszedł tutaj do nas, do mnie, do mojego taty z propozycją, że jest możliwość, żeby zakładać z nią niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Dzięki Janowi Mazurowi zaczęła się jakby ruch, początek Solidarności na wioskach. Wybierał sobie ludzi, z którymi później współpracował. I dziadek Mazur poinformował mnie, że mogę się do Bronicy zgłosić, do pana Symieniuka. To była Solidarność pracownicza. Oni pomogli nam w ten sposób, że wydrukowali nam listy obecności, deklaracje przystąpienia do związku. Miałem tutaj około 21 osób, gdzie cała wieś liczyła 24 zabudowania, bardzo mała wieś. No ale członków Solidarności było dużo, z początku chętni, z werwą. W każdej wiosce mieliśmy koła. Dziadek w domu rodzinnym zawsze wprowadzał taką wielką radość. Zawsze był człowiekiem do zgody. Widzieliśmy tak samo pewne szanse, żeby się zmobilizować i żeby tak samo stworzyć Solidarność rolników indywidualnych. Nerwy takie, żeśmy mieli na temat traktowania polskiej wsi. Myśmy produkowali, pracowali. Brakowało było jedzenia, podstawowych produktów było w sklepach, tego brakowało. Brakowało nawozu, brakowało nieraz i paliwa, prawa do obróbki. Natomiast tak samo byliśmy obciążeni Funduszem Rozwoju Rolnictwa, gdzie te środki finansowe szły na wspomaganie PGR-ów i innych instytucji państwowych, a z tego nie korzystała wieś i my jako rolnicy. Maszyny przykładowo, to pamiętam jak dzisiaj, tata kupował ciągnik, to myśmy musieli dać 44 tysiące więcej, jak ci co w spółdzielni kupywali. Oni mieli maszyny o wiele tańsze, czyli spółdzielnie czy PGR-y kupywały o wiele taniej niż my rolnicy. Chcieli nas wykończyć, nie? Jako rolnictwo. I samo tworzenie Solidarności to był taki impuls oddolny i także już pod koniec roku 80 już były rozważania, czy gdzieś tam na rynku, czy gdzieś tam w mieście, że należałoby to tworzyć, ale z początku nowego roku to już w kilku miejscowościach oddolnie się to tworzyło. I ja mogę powiedzieć na zasadzie mojej miejscowości Skąpe, gdzie myśmy po prostu początkiem lutego były roztopy ciągnikiem T25, w 5-6 żeśmy jeździli od rolnika do rolnika. Ten ciągnik wygnął, jeszcze nie raz w wiekach, żeśmy go pchali, ale to nie znaczy, że wszyscy rolnicy, prawda, robili akces. Dochodziły sygnały do nas, że taka tworzy się tutaj w Pluskowęzach organizacja, że tworzy się w Chemrze taka organizacja. W Chemrze to wiadomo Antoni Łapczyński. Antoni Łapczyński to jest lider w Chemrze. Mąż to mówił, że lepiej, żebym nie wiedziała, co się dzieje i mnie odsuwał od tego. Ja miałam dom, gospodarstwo i rodzinę. Lider Solidarności Toruńskiej. Człowiek, który miał w sobie etos chłopski. Człowiek, który z nami wszystkimi umiał się porozumieć po to, aby walczyć o wolną, niezależną i suwerenną ojczyznę. Ta tablica zbliża nas do tych wszystkich, którzy od początku września 1980 roku zaczęli organizować Związek Solidarność. Jak Zbychu Bożejewicz, jak Ryszard Kozicki, jak Stanisław Ligmanowski, jak Antoni Król, jak Antoni Przywieczerski, jak ci, którzy mieli siłę i nadzieję,
że można zmienić w naszej ojczyźnie wszystko to, co było złe. Zrzucić siebie jarzmo niewoli i stać się ludźmi wolnymi. Potrafił jednoczyć ludzi, że ci ludzie słuchali go. To był mówca, faktycznie. Jego się słuchało, a z drugiej strony ta jego słowa, jakie używa, jakie zwraca się do nas, no to darzył wielkim zaufaniem. I faktycznie to był nasz człowiek, nasz człowiek. Myśmy go słuchali, prawda, i współpracowali. Te rozmowy były toczone, żeby jednak tę solidarność przy wsparciu tak samo i proboszcza. I te spotkania doprowadziły, że były później już na zasadzie pewnego już statutu wybór wstępnych zarządów poszczególnych jednostek. W wyniku rozmów rzeczywiście udało się wiele osób przekonać, szczególnie młodych ludzi, że oprócz działań zawodowych, oprócz środków materialnych, środków ekonomicznych niezbędnych do życia, ta solidarność samej swojej istoty jest czymś ważniejszym, aniżeli to wszystko inne, co nas otaczało. Tu akurat jak patrzę naprzeciwko kościoła, to jest organistówka i w tej organistówce żeśmy się spotykali. Z tego budynku potem żeśmy przeszli na salkę katechetyczną i tam prawie 5 lat były zebrania, odbywały się i stąd żeśmy rozjeżdżali się na następne miejscowości, zakładali Związek Solidarność. W październiku i listopadzie 1980 roku w całym województwie toruńskim powstawały wiejskie i gminne koła związku. Zbigniew Bożejewicz, Ryszard Kozicki i Józef Żak, delegaci toruńskich rolników, wzięli udział w zjeździe w Gnieźnie, w strajku chłopskim w Rzeszowie. Tam toruńskie miało rotacyjnie dwóch przedstawicieli. Stałym był Henryk Kaźmierski z Młyńca w gminie Lubicz. Został on również jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w lutym 1981 roku. W miesiącu październiku zrobiłem zebranie pierwsze, takie założycielskie. Praktycznie przyszło 90% wsi. Tak się to wszystko zaczęło rozkręcać. Poznałem ludzi stąd już ten czas, tych takich właśnie zagorzałych ludzi. Kogo byś wymienił z tych ludzi? No, między innymi Bolesława Nowaka, który był bardzo aktywny. Nie? Tu się dowiedziałem od niego, że on tutaj prowadzi takie tam potajemne struktury, to wszystko, tak, że tutaj to wszystko odbywało. Działać chłopski od samego początku, po wyjeździe pani Zdzisławy Meller, był szefem podziemnych struktur Solidarności Rolników do czasu, kiedy związek został ujawniony. Do 1989 roku cała struktura związku dzięki Nowakowi działała. Pierwsze koło ja tu założyłem. Ksiądz ogłosił w kościele, że będzie zebrania już założycielskie. Miałeś kontakty z Kamilem Matuszewskim. Kamil był internowany. Był, tak. Najpierw w Bydgoszczy, potem w Toruniu, ale przede wszystkim w Warszawie. A w czasie stanu wojennego współpracował bardzo mocno z bydgoskim ruchem podziemnym, a szczególnie z Romkiem Bartoszcze. I do ostatnich dni swojego życia był w placówce i tych wszystkich organizacjach chłopskich, które miały zapewnić nam niezawisłość, wolność i suwerenność. Pamiętam, że były zakładane po wsiach koła Solidarności. Ja byłem od samego początku i jestem do dnia dzisiejszego. Chyba w Srebrnikach pierwsze koło powstało. Później chyba w Mlewie. Tak jeździliśmy z Jawy, Ciechowski, ty Andrzej też po kilku wsiach. W 80 roku, jak zaczęła działać Solidarność, to myśmy się bardzo w to włączyli, jako że i nasi rodzice, i my byliśmy zawsze nastawieni patriotycznie. Jak byliśmy w służbie zdrowia w Solidarności w Nowym Mieście przy szpitalu, no to w jakimś momencie zjawił się Mietek Wardowski. Stwierdziliśmy, że jeżeli jesteśmy w Solidarności służby zdrowia, no to trudno i jesteśmy na wsi, to trudno nie być doradcami chłopów indywidualnych. Mój ojciec urodził się w 1930 roku, więc w 80 miał lat 50. Człowiekiem na pewno zapracowanym, 16-hektarowe gospodarstwo w Łubiance, niezbyt urodzajna ziemia. Aż dzisiaj, jak tak wspominam, ile musiał się namęczyć mój ojciec, żeby wykrzesać z tego gospodarstwa na życie niemałej rodziny pięcioosobowej. Nas wszystkich wykształcił. W czasach, kiedy jak wielu rolnikom, wszyscy, którzy wtedy mieli władzę, rzucali kłody
pod nogi. Mój ojciec był dość zasadniczy, miał zawsze swoje zdanie. No i całe życie jeździł tak długo, aż nie mógł sobie sam tego ciągnika kupić, bocianem, zetorkiem obrabiał pola, no bo nikt mu nie dał żadnego talonu ze względu właśnie na jego pogląd na życie. No i kiedy Solidarność wybuchła, to wszystko zaczęło inaczej wyglądać. Pamiętam tę atmosferę bardzo dobrze, że wszyscy wiedzieli, co mają robić. No i ojciec też i poszedł, nie miał żadnych wątpliwości właśnie do swoich sąsiadów, do rolników, do chłopów, do mieszkańców gminy i organizował Solidarność Rolniczą. Jeszcze przed porozumieniami 30 grudnia 1980 roku w siedzibie Toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej przy Mostowej 10 odbyło się zebranie założycielskie. Powołano Wojewódzki Komitet Założycielski. Pierwszym przewodniczącym został Wacław Wit ze wsi Zieleń, a wiceprzewodniczącymi Zdzisława Meller ze wsi Napole, późniejsza przewodnicząca, i Wacław Szramowski ze wsi Brzozowo. Pierwsze lata były rzeczywiście trudne, bo dlatego, że służba bezpieczeństwa, no przecież miałem cały czas ochronę, że się tak wyrażę, w cudzysłowie, służby bezpieczeństwa, wizyty, stałe wizyty. Dowiedziałem się w międzyczasie, podsłuch mi w domu założono. Cały czas mnie próbował namówić do współpracy ze służbą bezpieczeństwa. Oczywiście nigdy do tego nie doszło. Pierwszego lutego 1981 roku Wojewódzki Komitet Założycielski i Michał Grabianka zorganizowali pierwszy przemarsz przez miasto rolników z całego regionu toruńskiego. Wymarsz rozpoczął się spod Katedry Świętych Janów przez Stary Rynek ulicami bydgoskiego przedmieścia na Bielany. W marszu udział wzięli członkowie Solidarności Pracowniczej, studenci zrzeszeni od 17 lutego w NZS-ie i członkowie Toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Żądano rejestracji Związku Rolników Indywidualnych. Po przemarszu w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Gagarina odbył się pierwszy zjazd związku, w którym uczestniczyło około 2000 osób, reprezentantów komitetów założycielskich Solidarności Chłopskiej z 23 gmin województwa toruńskiego. Marsz Toruński pokazał nie tylko robotnikom, ale i władzy przede wszystkim, publicznej władzy, że będzie to siła, z którą trzeba będzie wcześniej czy później się liczyć. Rolnicy bardzo chcieli tej wolności takiej i godności dla siebie. Chwiedziła postoje polskości, wielkiego patriotyzmu, wiary w Kościół i w ogóle wiele innych rzeczy, na której wszyscyśmy się opierali. 27 marca Krajowa Komisja Porozumiewawcza ogłosiła 4-godzinny strajk ostrzegawczy, a na terenie całego kraju trwało pogotowie strajkowe. W Toruniu pogotowie strajkowe ogłoszono w pomorskich zakładach aparatury elektrycznej EMA Apator, a strajk ostrzegawczy wystosowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska. W Toruniu 24 godziny na dobę wraz ze związkowcami Solidarności czuwali w trakcie pogotowia strajkowego również rolnicy, członkowie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego. Rolnicy podarowali regionowi żywność, głównie mięso, którą po stabilizacji sytuacji na podstawie porozumień warszawskich z 30 marca przekazali miejscowym szpitalom i mieszkańcom Torunia. 8 i 9 marca 1981 roku 10 powołanych przez WKZ delegatów z województwa reprezentowało rolników z Toruńskiego na zjeździe zjednoczeniowym w Poznaniu. Na przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność wybrano Jana Kułaja. Od 16 marca do 17 kwietnia delegaci z województwa toruńskiego solidaryzowali się i strajkowali w siedzibie WK Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wraz z rolnikami Solidarności Chłopskiej w Bydgoszczy. Strajk zakończył się porozumieniem bydgoskim, a Henryk Kazimierski i Henryk Kapsa byli sygnatariuszami tego porozumienia, które umożliwiało legalizację Związku Zawodowego Rolników. Maja 1981 roku odbyły się w Toruniu zorganizowane wspólnie przez Solidarność Rolników, Solidarność Pracowniczą oraz studentów z NZS obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczestniczyło w nich około 5000 osób, a przemarsz ulicami Torunia
odbył się w asyście kosynierów ze wszystkich gmin toruńskiego. Przemarsz wiódł ulicami Świętej Katarzyny, Szumana, wałami generała Sikorskiego, Dzierżyńskiego, pod pomnik Mikołaja Kopernika. Tam złożono wieńce i kwiaty. Po przejściu z rynku nowomiejskiego na rynek staromiejski rolnicy uczestniczyli we mszy świętej przed ratuszem staromiejskim. Dzień wcześniej, 2 maja, w budowie ołtarza pomagali strażacy. W nocy wystawiono wartę. MKZ pilnował, by nieznani sprawcy nie zniszczyli ołtarza. Kulminacyjnym momentem uroczystości była msza święta polowa koncelebrowana przez 12 księży. Koncelebrze przewodniczył ksiądz dziekan Franciszek Szmyt. W ślad za przychylną postawą Episkopatu Polski i prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, Solidarności Rolniczej w regionie pomagali ojcowie jezuici, w tym ojciec Władysław Wołoszyn, a także ówczesny proboszcz parafii pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, ksiądz Józef Nowakowski oraz wielu księży diecezji chełmińskiej. Manifestacja olbrzymia. Oddźwięk społeczny był duży. Pamiętam, że u nas potem robiliśmy spotkania lokalne na poziomie gminy, organizacji, kół. To długo rozmawialiśmy przez kilka miesięcy o Poznaniu, o tym, jakie to jest siła oddziaływania. Nawet władza publiczna to zauważyła. Maja 1981 roku zarejestrowano w Warszawie NZZRI Solidarność. Było to możliwe m.in. dzięki zapisom Porozumienia Bydgoskiego z 17 kwietnia. To wtedy rolnicy z Toruńskiego zaprosili przewodniczącego związku Jana Kułaja do Torunia. Wizyta odbyła się niespełna tydzień później, 17 maja, na rynku staromiejskim. Przed toruńskim ratuszem staromiejskim została odprawiona msza święta, której przewodniczył ksiądz dziekan Franciszek Szmyt. Modlono się w intencji rannego w wyniku zamachu papieża Jana Pawła II i śmiertelnie chorego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Homilię wygłosił redemptorysta ojciec Ryszard Marcinek. Po mszy świętej rolnicy spotkali się przy ołtarzu z przewodniczącym Janem Kułajem i Piotrem Baumgartem, członkiem prezydium OKZ. Po rejestracji członkowie związku zyskali lokal w Toruniu, a od 5 lipca wydawali pismo pod tytułem Rzeczy Chłopska. Był to tygodnik informacyjny WKZ NSZZRI Solidarność, a jego redakcja mieściła się w Toruniu przy Prostej 5. W ocenie Służby Bezpieczeństwa w tygodniku zamieszczano artykuły atakujące posunięcia rządu i partii oraz niepochlebnie wyrażano się o Milicji Obywatelskiej i Służbie Bezpieczeństwa, krytykowano ich metody i postępowanie wobec członków Solidarności. W piśmie publikowano wiadomości lokalne z życia NSZZRI w regionie toruńskim, ale i wiadomości krajowe dotyczące związku. W sierpniu i wrześniu decyzją MKZ związkowcy z Toruńskiego dołączyli do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej rolników. Postulowano, by nie płacić tzw. trzeciej raty podatkowej Funduszu Rozwoju Rolnictwa. W województwie toruńskim udział w strajku wzięło aż 70% rolników. Naczelnik widział tak samo sens, żeby dobrzyć prawie walczymy. Gmina wysyłała upomnienia, a myśmy jako rolnicy stanęli twardo i około 70% nie zapłaciło podatków w gminie Chęcz. Władza była święcie przekonana, że droga do komunizmu jest tylko jedna ścieżka i nie ma innego wyjścia, że wszystko będzie i tak wspólne. Władza ustąpiła, a naliczone kary za niezapłacenie podatku umorzono. W okresie od 12 listopada do czasu wybuchu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku trwał strajk okupacyjny w gmachu Cukrowni Toruńskich. W składzie komitetu strajkowego znaleźli się Antoni Łapczyński, Jan Ziętarski, Zdzisław Ameler, Henryk Kapsa i Michał Grabianka. Rzecznikiem prasowym strajku został Grzegorz Lorczyk. Strajkujący zajęli 4 pomieszczenia. Wspólnie przygotowywali posiłki i dzielili się jedzeniem, m.in. ze studentami. W udekorowanej świetlicy regularnie msze święte odprawiali ojcowie jezuici. W niedzielę do siedziby strajkujących przyjeżdżały kobiety, żony, matki i córki rolników, które musiały przejąć ich obowiązki w domu i w polu. Myśmy pojechali we dwóch z naszej gminy Bobrowo na strajk do Torunia, do cukrowni. Znam bardzo dobrze podziemia cukrowni, ulotkiśmy pis. Sali to jeszcze było kiedyś te. Przy pustkach byliśmy. Na tych pawielaczach tam na dole w piwnicy roznosiliśmy. Strajk organizowany jest przez Solidarność Chłopską. Pan dyrektor podnosił z tego i za telefon.
Ja mówię, hola, 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 panie dyrektorze, spokojnie. A Michał mówi, zostaw go, mówi. Niech dzwoni, niech ich powiadomi, mówi. Nie? Niech wiedzą, że strajkują. Były jakby rozmowy, kto i pojedzie, jak pojedzie, także to rotacyjny był, a z drugiej strony to była mobilizacja, żeby tę żywność tam dowozić. I myśmy po prostu weźmy w skali całej gminy, no, w zależności kto jak tam mógł, tę żywność dowoził. W czasie strajku przychodziły do nas wykładowcy, profesorowie historii. Dużo my, rolnicyśmy się tej historii no, od ludzi światłych dowiadywali. Moi rodzice, pamiętam, jak zbierali jedzenie, i jechali z torbami, pociągiem do Torunia, bo tam byli strajkujący rolnicy. Jak tą atmosferę tam odbierałeś? Każda forma protestacyjna ma swój sposób czy swoją wartość. Tam są wszędzie ludzie, wszędzie są emocje. Przychodzi 13 grudnia. Przed 6 rano już była służba robotniczo-chłopska, to znaczy inspekcja robotniczo-chłopska. Wezmę Gołbeka, był przedstawiciel wojska. 4 przyjechali w każdym bądź razie z gazikiem. Wróćmy do domu i co dalej? Miałem tego, nazwijmy to, swojego opiekuna. Oni przyjeżdżali, ja nie jeździłem do służb bezpieczeństwa, oni przyjeżdżali do mnie. Miałem jedynie podsłuch. Byłem na obserwacji, na takiej bieżącej i praktycznie codziennej obserwacji. Myślę, że to trwało z 4 do 5 miesięcy. Protest w Toruniu był m.in. wyrazem solidaryzmu wobec strajkujących rolników w Siedlcach i został włączony do Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego. 13 grudnia wraz z wprowadzeniem stanu wojennego strajk spacyfikowano. W tej sytuacji nie mógł odbyć się też planowany Ogólnopolski Zjazd Solidarności Rolniczej. Rząd zawiesił działalność związku, a jego aktywnych członków z toruńskiego internowano. O północy stan wojenny na obszarze. Szedłem na dół, przyglądam się przy drzwiach, co się dalej robi. W tym momencie podchodzi po dwóch kolumna i kolbami, nogami rozbijają wszystko. Tupli, normalnie tupli wszystko. Walili tymi połami. Nad krzyżem był pożar polski. Chcieli tą koronę zwalić. Także jednego nawet tam przywalił ten krzyż na dół, bo przewrócił się przez stóp, tam przeleciał tym. Przyjechał przed 12 do domu, przyjechał taki wkurzony, zdenerwowany i ten mały Maciek usiadł mu na kolana, a on chcesz? I tą plakietkę mu dał, nie? A wie co się dzieje, się nie pytaj. Było celowe niszczenie i demolowanie całego budynku, to o zgrozo. Myśmy tak byli zastraszeni tym wszystkim, cośmy patrzyli, bydło, normalnie bydło, ale poparcie na tych zomowców, no to oni były nafaszerowane jakimś czymś tam, bo oczy mętne, dzikie i tu aż z buzi, taka biała piana im szła. Jakby ten milicjan bić, to nas by tam pozabijali, wierzcie mi, nas by tam pozabijali. Innych represjonowano, nękano przesłuchaniami, zatrzymywano, zastraszano czy zmuszano do podpisywania tzw. deklaracji lojalności. W stanie wojennym pierwsze dni wezwano Rajmunda Gilginasa, Tadeusza Białobrzeskiego i Janinę Kowalską na posterunek do Biskupca. Było to wieczorem i zostali tam pobici. Tyle co ja wiem, to na terenie województwa toruńskiego nie było takiego przypadku. Przyszedł późno i nic ani słowa mi nie powiedział. Zaraz nie zauważyłam. Zaraz, może na drugi, na trzeci dzień. Ja mówię, a co ty masz takie brębi na sobie? Dostałem lanie, mówi. Bo nie chciałem podpisać, a ja już się nie dopytywałam, co nie chciałeś podpisać, ale no nie powiedział. No ja się domyśliłam, co nie chciał podpisać. I tak miał tam taką długą rejpecz, tak taką gumową, że to się tak rozciągało i taka rypnął mnie aż tam na drugą stronę pleców i usiadł i mówi, odprowadzić ją. No to milicjant mnie znowu wziął, z karabinem naprowadził do piwnicy, zakluczył i tam siedziałam. A drugiego, to na pewno twojego męża wziął, przemaglował, to później Gilginasa wziął, bo na mnie trzy siedzieli prawie w tym samym dniu. Jak już tamtych skończył, znowu przyszedł po mnie. To cały wieczór tak naokoło zawsze tak szła. Taka kolinka.
to ja już na końcu, to już byłam tak wykończona, że się cała trzęsłam, nie dość, że tam w tej piwnicy zmarzłam. Na końcu już była noc, ciemna noc, wyprowadzić się z powrotem, no to wyprowadzili do domu. I wypchli mnie z milicji, ze schodów, no idź, gdzie chcesz. Podjechał ten chłop, przyszedł do mnie i mówi, a co pani tu robi? Mówi, w nocy. A ja mówię, że milicja mnie wywaliła. Tak, z milicji za Solidarność. No, gdzie pani mieszka, to ja panią podwiezę. Zapukałam do okna, ojciec otworzył okno. Weź mnie trochę do domu i ugrzyj tam mnie. Przyjechał mąż na wieczór i mnie zabrał do domu i przywiózł. I mówi, mój Boże, mówi, co nas spotkało wszystkich? A ja mówię, nic. Ja jeszcze na razie żyję. I wtedy położyłam się do łóżka i leżałam parę dni, byłam chora, nieprzytomna wprost. Były takie najazdy ówczesnej milicji. Milicjanci wchodzili, plądrowali, przewalali calutki dom od A do Z. Do tego stopnia, że odrywano deski z podłóg, przeszukiwano pod spodem, zaglądano wszystkie ule porozwalane, szukali ulotek wewnątrz uli. Przeszukali cały budynek w poszukiwaniu dokumentów, bo u nas było tak, że były ulotki, były także różne dokumenty, które tata starał się ukryć. Były także gazety, gazeta Solidarność, która, ale to ich nie interesowało. Interesowały ich dokumenty i te ulotki i to wszystko przyszli i zabrali. Dom rodzinny mojego ojca Jana Kowala, w którym w stanie wojennym funkcjonowała nielegalna, można powiedzieć, konspiracyjna drukarnia. Ona, tych chłopacy drukowali ulotki dla przede wszystkim Solidarności Pracowniczej, a także Solidarności Rolników Indywidualnych. Ale byli też i pomocni. Był Lis Stefan z Ostaszewa, ten Wangierczyński z Ostaszewa. To trwało tak praktycznie biorąc do samego końca. Ciągle nie używali na posterunek. Pełną świadomość, według mnie policja miała temat ruchu Solidarności Rolniczej na obszarach. I ludzi, tej gminy, ludzi, którzy byli zainteresowani. Więc Piotr miał sobie w tym wypadku radzić. Wskakiwał w inne ciuchy w gumowce i to gnoju idzie i zapraszał do pracy. Ty pamiętasz 13 grudzień i przyjechali tu po... No, pamiętam, no to co. Łomotanie i łup drzwi, tak, obudzili. Ale czy zarobili? Jeszcze telefony działały. Dostali informację, że taty nie ma, no ale nie, no, przeszukamy. Tu było dwóch internowanych. Oprócz tego sporo ludzi było inwigilowanych. Cała siatka podziemna. Potem również łącznie z Lisewem, z Nowakiem. Była oparta na tym, co stworzone zostało tutaj i filarem był Józef Wojciechowski. Swoją działalnością robił bardzo dużo, ale wciągał bardzo dużo ludzi. Ja to znam z okolicy. Po różne sposoby, żeby jechał zbierać dary, żeby jechał zawieźć, żeby jechał przygotować coś, żeby zorganizować zbiórki jakieś no te ulotki. Józef Wojciechowski opowiadał, jak go tu wzięli też do Kowalewa na przesłuchanie i tam też takie tam różne pytania. Józef tam mi za dużo nie powiedział, jak zwykle. I potem mówi, się zachowujecie jak pachołki moskiewskie. To mówi, że piana na nich wyszła ze złości. A w stanie wojennym, jak wybuchł stan wojenny, to za drugi albo trzeci dzień dostałem pismo z urzędu gminy. Zakaz opuszczania domu. Areszt domowy dostał. Na jak długo? Dokąd był stan wojenny. Co, nie mogłeś wyjechać do Kowalewa? Do Kowalewa tak, ale poza teren gminy nigdzie. No ale to dali ci raz i nie odwołali tego. Nie, to do dzisiaj. Do dzisiaj. Stanem wojennym to się pojawili tutaj w tym domu, to był 16 grudzień chyba, jak oni tu w nocy nas obudzili gdzieś tam o pierwszej. Natomiast, no i nas zabrali. Mnie zabrali. Nie, jakoś nie, mnie zabrali. I trzymali na przesłuchaniu. To przesłuchanie, to muszę powiedzieć, że jak tam wszedłem, to się trochę przestraszyłem tą ilością ludzi, jaką tam zauważyłem na tym, czyli ludzi, którzy związani byli z tą ubecją i z tą całą zapleczem władzy po jakieś 6 godzinach, bo to w sumie trwało chyba na zmęczenie. Puścili mnie końcu wolno, wyrzucili mnie z pracy. Potem to już, ponieważ weszliśmy bardziej
w ruch taki pielgrzymkowy. I z tym ruchem pielgrzymkowym... Właśnie, w 1982 roku już byliście na pielgrzymce. W 1981 już byliśmy. Byliśmy na tych pierwszych dożynkach w 1982 roku w Częstochowie. Przypomniało mi się, że jechaliśmy na papieża do Niepokalanowa i mieliśmy transparent. Nieśliśmy w dwóch. Jerzyk niósł kije, a ja niosłem transparent. Skuli mnie w kajdanki, buty i przyprowadzili mnie do tej suki, buty kazali mi zdjąć, no i siedziałem. Musiałem od razu zapłacić. Ani rachunku, ani nic nie dostałem, tylko dałem im, bo oni się pewnie tam w tym kolegium podzielili tymi pieniędzmi. No i puścili mnie. Buty oddali. Całą tą pielgrzymkę obsadzili swoimi ludźmi, którzy się ubrali idioci w skórzane łachy, próbowali udawać pielgrzymów. Pamiętam dziadka zawsze takiego rozmodlonego. Pamiętam, jak dziadek miał kapelusz na głowie, to znaczy, że był wyjazd. Teczka w rękę, zawsze się żegnał z babcią, zawsze ją całował na pożegnanie i ten. I odchodził, mówi, nie martw się, opiekuj się tu wszystkim, ja idę walczyć o to, żeby było dobrze, żeby te nasze dzieci i wnuki mieli lżej niż my. Mieliśmy zjazd roku i koledzy, i w jakiejś kawiarni do góry, tak, i koledzy z roku dwóch trzymało tablo nasze, żeby rozpoznawać, kto wchodzi na to nasze spotkanie. I ja wchodzę po schodach, a jeden z tych kolegów mówi, o, Ziemia Lubawska przyszła. A ja mówię, skąd on Ziemia Lubawska nam nie mówi? Ziemia Lubawska to tylko pielgrzymka. I się okazało, że to był chłopak, który po prostu zaangażował się w służbie bezpieczeństwa. Rozumiem. I miał wiadomości o Ziemi Lubawskiej. A z czasem ta Solidarność Rolników Indywidualnych przekształciła się w duszpasterstwo. I tutaj bardzo duże zasługi ksiądz Henryk Piotrowski. Jego działalność była dużą działalnością społeczną, ale też i artystyczną. Jego wieńce należały do nagradzanych w Częstochowie w ramach konkursu wieńców dożynkowych. Według statystyk MSW w trakcie stanu wojennego internowano 333 członków NSZZ RI Solidarność. Ten sam los spotkał członków Solidarności Chłopskiej i Solidarności Wiejskiej oraz pracowników i doradców związkowych. W sumie internowano około 370 osób. Była taka piękna pieśń. Hej, pod górą dolina, idzie Polską nowina, dobrzy ludzie ją niosą, lepszym czasem i losom. Idą chłopy do świata, ludzi jednać i bratać, służyć ręką i radą wszystkim ludzkim gromadom. Wierni ojcu swych ziemi, od wsi do wsi idziemy. Droga nasza daleka, źródła popłynie rzeka, ziarno plonem zapłaci dla nas samych i braci. Chryste z krzyży przydrożnych, Matko z kaplicy polnych, wciąż czuwajcie nad nami, nad chłopskimi drogami. A tym, co rządzą dziś krajem, niech się w naród wsłuchają. Naród żyje i czuje, dom ojczysty zbuduje. I to było to, co nas łączyło. I to jest to, co powinno nas łączyć. To nas stworzyło i myśmy o to walczyli. Nie można pozwolić na to, żeby wielka siła, jaka wówczas wyzwoliła się wśród mieszkańców wsi, w cieniu tej wielkiej solidarności, tak się mówi, robotniczej, pracowniczej, została zapomniana. Być może to był ten powiew, który był jedynym właściwie na wsi, który jest warty właśnie odnotowania tej wielkiej nadziei. Więc jeżeli o tym zapomnimy, no jak mamy przekazać miłość do swojej ziemi, do ojczyzny, do rodziny, kiedy tak piękna chwila nie zostanie uchwycona. Więc ludzie, których dzisiaj wspominam, nagradzając, dając medale, to jest po prostu bezcenna, bo nie można inaczej przenieść historii w przyszłość, więc ktoś zacznie niedługo zastanawiać się, o co chodziło temu Całbeckiemu, że on tak z tego ojca chciał, żeby go zapamiętać. Przecież nie po to, żeby się chwalić. Takich ojców jest tysiące w naszym województwie i musimy od nich pamiętać i ich odkrywać. Polski my nasz.
A ścieżka ku ludziom biegnie dalej polami. Niech się wam szczęści, którzy idziecie za nami.